Szczęść Boże. PCH24TV. Dzisiaj naszym gościem jest wyjątkowa osoba. Jest nam bardzo miło przywitać księdza Grzegorza Bliźniaka. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Ksiądz Grzegorz jest misericordianinem. To jest takie słowo, które może sprawiać kłopoty w wypowiedzeniu, bo jak to każde obce słowo, ale wszyscy polscy katolicy wiedzą, że misericordia to miłosierdzie. I o tym właśnie dzisiaj chcemy rozmawiać. Misericordianie to są bowiem misjonarze Jezusa Miłosiernego. Dobrze mówię. Zgadza się bardzo dobrze, panie Krystianie. Świetnie. Proszę księdza, funkcjonuje dzisiaj, powiem bez ogródek, taka bardzo słodka wizja miłosierdzia Bożego. Również słowo słodkość jest dzisiaj inaczej rozumiane niż kiedyś, bo kiedy mówiliśmy kiedyś, modląc się słodki Jezu, mieliśmy na myśli coś zgoła innego niż to, o czym mówimy, że dzisiaj jest coś słodkie i przesłodzone. Wydaje się bowiem niejednemu katolikowi, że Boże miłosierdzie, a to jest, jak rozumiem, szczególny charyzmat księdza, to jest zezwolenie na wszystko. Bo Pan Bóg, skoro jest miłosierny, to i tak wybaczy. Bez żadnych warunków, bez żadnych założeń, bez żadnych dotychczasowych postanowień, poprawy, skruchy i tak dalej. W czym w rzeczywistości jest Boże miłosierdzie? No to jest dobre pytanie. I cieszę się, że od tego pytania zaczynamy. Bo to jest pytanie w ogóle o istotę. O istotę tajemnicy Bożego miłosierdzia. Pan użył tutaj określenia słodkie. Ja zamiast tego słowa słodkie może bym powiedział lajtowe, lekkie, niewymagające. No jest cała masa słów, synonimów, które tu możemy zastosować, żeby wskazać na błędną interpretację w dniu dzisiejszym i w Kościele, i poza Kościołem tajemnicy miłosierdzia. Ja bym powiedział tak, kiedy Pan Jezus objawił świętej siostrze Faustynie, może objawił to też nie jest odpowiednie słowo, przypomniał tę wielką tajemnicę, bo tajemnica Bożego Miłosierdzia jest tak stara jak objawienie Boże, jak Stary Testament, jak Nowy Testament. O Bożym Miłosierdziu już czytamy przecież w psalmach w Starym Testamencie. O Bożym Miłosierdziu znajdujemy wzmianki w Księdze Rodzaju i w innych księgach Starego Testamentu. Ja bym dlatego nie będę używać może tutaj określenia, że Pan Jezus objawił świętej Faustynie, ale przypomniał i tajemnicę Bożego Miłosierdzia, i dołożył do tego przypomnienia nowe formy, ale to może o tym potem, ale wracając ad meritum. Jaka jest różnica pomiędzy prawdziwym a fałszywym miłosierdziem? Fałszywe miłosierdzie, ono nie zakłada konieczności nawrócenia ze strony człowieka. Więc jak gdyby pomija fakt grzeszności człowieka, tego, że człowiek jest słaby z natury, że upada, że po swoim upadku musi powstać, nawrócić się. Fałszywe miłosierdzie jak gdyby nie mówi o konieczności nawrócenia. Ja przypominam sobie nie tak dawny rok Bożego Miłosierdzia, prawda, i różnego rodzaju konferencje, sympozja, w których brałem udział w różnych zakątkach świata, w kilku miejscach, gdzie no, w ogóle nie było mowy o konieczności nawrócenia. W ogóle to słowo nawrócenie wydaje się, nie, dzisiaj nie używane. Nie, zupełnie. Tylko Bóg jest dobry, Bóg cię kocha, Pan Bóg wszystko przebacza, bądźmy dobrzy. I pojawiło się słowo, które z miłosierdziem ma niewiele wspólnego. Tolerancja. Bądźmy tolerancyjni. Tolerancyjni, no, czyli tak naprawdę akceptujmy wszystko. A przecież Pan Bóg mówi w wielu miejscach w Piśmie Świętym, w Starym, Nowym Testamencie, ja się brzydzę grzechu. Ja się brzydzę zła. Ja grzesznika wypluję, ja grzech zniszczę. A więc miłosierdzie to nie polega na tym, że Pan Bóg przyjmuje wszystko, akceptuje wszystko, toleruje wszystko, ale Pan Bóg daje szansę człowiekowi, nawet największemu grzesznikowi, który upadł, ale który chce powstać i chce się nawrócić. A więc prawdziwe miłosierdzie, prawdziwa wizja miłosierdzia zakłada konieczność nawrócenia. A więc słowo nawrócenie, myślę, że tu jest kluczowym słowem, że człowiek, który upadł, musi się nawrócić. Musi przynajmniej podjąć wysiłek nawrócenia, nawet jeżeli mu się nie od razu uda, ale musi próbować się nawrócić. Wspomniał ksiądz o tej tolerancji, którą można by nazwać właśnie tolerancją dla grzechu. Dzisiaj wśród wielu katolików pokutuje takie myślenie.
swoją drogą słowo pokutować, to też niezbyt popularne słowo. Czy słowo tolerancja w dzienniczku siostry Faustyny, w tym przypomnieniu Bożego Miłosierdzia jakoś szczególnie często pada? Ja w ogóle nie znalazłem słowa tolerancja w dzienniczku siostry Faustyny. Pan Bóg nie toleruje zła. To musimy jasno powiedzieć, że grzech budzi w Bogu obrzydzenie. Nie grzesznicy, ale grzech, prawda? Bo Bóg wręcz przeciwnie mówi do Faustyny, im większa nędza, tym ma większe prawo do Bożego Miłosierdzia. Czyli jak gdyby daje odczuć, że im większy grzesznik, tym Bóg go bardziej kocha, szuka go, prawda? Chce mu pomóc. Ale nie grzech. I właśnie także, w tym, tak. Jak sądzę, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, objawia się jego dobroć, o której... A oczywiście, że tak. Właśnie w tym, że im ktoś wydaje mu się, że jest gorszy, popadł w cięższy grzech, tym bardziej należy mu się Boże Miłosierdzie. Ale absolutnie pan się nie myli, panie Krystianie. Także no, im człowiek sobie bardziej uświadamia swoją nędzę, tym bardziej powinien krzyczeć o to miłosierdzie. Tym bardziej. A dzisiaj doświadczamy czegoś absolutnie przeciwnego, że im człowiek bardziej grzeszy, upada, tym bardziej wmawia sobie i jak gdyby no, usiłuje... poszukuje dowodów na to, że nic się nie stało. No nic się nie stało, cały świat tak żyje, wszyscy tak żyją, prawda? Bóg jest miłosierny, no to na pewno mi przebaczy. Bóg jest miłosierny, Bóg mnie nie może odrzucić. Ile razy ja spotykam takie właśnie sposoby myślenia? No z natury błędne, przeciwko wierze. To jest, ja bym to nazwał wprost, no, to jest herezja fałszywego miłosierdzia. Fałszywego miłosierdzia. Niestety dzisiaj przez wiele ośrodków kościelnych promowana. No niestety to jest bolesne, że wielu teologów dzisiaj i wiele tak zwanych szkół teologicznych promuje z całą mocą, prawda, i z dużym wysiłkiem właśnie tą herezję fałszywego miłosierdzia. A tak zwanych, ksiądz to wziął w cudzysłów, szkół teologicznych, dlaczego tak zwanych? No bo dzisiaj jednemu czy drugiemu teologowi, który, prawda, gdzieś tam coś wymyśli, jakąś herezję, wydaje się, że to jest jak gdyby już, że od niego się zaczyna tutaj jakiś nowy sposób myślenia. No mamy, w Polsce mniej mamy do czynienia z tym, ale na zachodzie Europy to po prostu te różne nurty teologiczne, one się po prostu w tej chwili mnożą jak grzybki po deszczu. Jak grzybki po deszczu gdzieś kilku na jakimś uniwersytecie zbierze się, prawda, i zaczyna coś tam wymyślać jakąś, prawda, i to od razu oczywiście przez media liberalne jest nagłaśniane i pokazywane. Pokusa wymyślenia religii na nowo, prawda? Tak, tak. To znaczy, mieli żeśmy dowody kapitalne na te tak zwane nowe nurty teologiczne na ostatnich synodach, prawda? Ale żebyśmy nie poschodzili tutaj na manowce, także... Oczywiście, jest naszym głównym celem dzisiaj rozmowa o miłosierdziu i o zgromadzeniu, które to miłosierdzie promuje, bo możemy użyć takiego słowa, ale... To znaczy może bardziej się stara żyć tą tajemnicą i na co dzień, prawda, bo promuje to tutaj, jak gdyby zakłada to słowo aktywizm taki, a my byśmy chcieli uniknąć aktywizmu, raczej żyć, a żyjąc tą tajemnicą, no próbować coś, w jakiś sposób ją też pokazywać innym tą drogę, prawda? To proszę rozwinąć, bo sformułowanie żyć tajemnicą miłosierdzia to jest bardzo piękne i poetyckie, ale może się wydać komuś mało konkretne. Czy moglibyśmy to precyzować? Mnie się przypomina, oczywiście, że tak. Panie Krystianie, no pan jest troszkę młodszy ode mnie, także na pewno pan pamięta drugą pielgrzymkę, nie czemu mówię drugą, ostatnią pielgrzymkę Ojca Świętego do Polski. Oczywiście. I to hasło, prawda, bądźcie świadkami Bożego Miłosierdzia. To jest jak gdyby ta ostatnia pielgrzymka z 2002 roku, ona się skupiła wokół tajemnicy Bożego Miłosierdzia. I ja zawsze powtarzam i sam sobie, i moim współbraciom, i wszystkim innym, do kogo mówię o Bożym Miłosierdziu, że Ojciec Święty nam pokazał drogę. Nam pokazał drogę. Oczywiście tę drogę wcześniej nam pokazał Pan Jezus przez Faustynę, ale Ojciec Święty nam tę drogę jeszcze jak gdyby ukonkretnił i w naszych czasach wskazał na nią, że jedyną drogą dzisiaj zbawienia w Kościele jest droga miłosierdzia. To znaczy droga uznania swojego grzechu, droga nawrócenia i droga zwrócenia się z całą mocą do źródła miłosierdzia, no jakim jest Jezus Chrystus. Także ja myślę, że w tej tajemnicy Bożego Miłosierdzia się zamyka no, cała chrystologia, no, cała soteriologia, no, wszystko, co my możemy powiedzieć o zbawieniu człowieka. To jest najpiękniejszym dziełem dzisiaj, można powiedzieć, duchowym, dla mnie przynajmniej, które wskazuje
wszystkie wymiary zbawienia człowieka i wszystkie jak gdyby ścieżki, które i meandry, które prowadzą do tego zbawienia, to jest dziedziczek siostry Faustyny. Tak jak się przeczyta dziedziczek uważnie rzeczywiście i te różne wątki się prześledzi, no to nie potrzeba nic innego. Nie potrzeba nic innego. To jest rzecz, którą można czytać wielokrotnie i człowiek ciągle coś nowego odnajduje i przede wszystkim odnajduje drogę, która no, każdego z nas powinna doprowadzić do nieba. Dlatego ja mówię, że tajemnica Bożego Miłosierdzia, staramy się żyć tą tajemnicą. Ona ma jak gdyby dwa wymiary. Jeden wymiar to jest ten wymiar taki religijno-dogmatyczny, to jest dzienniczek, prawda, i nasza wiara, ale ona ma też wymiar taki czysto ludzki, to co siostra Faustyna usiłowała, sama praktykować w życiu, że niech moje oczy będą miłosierne, prawda, moje ręce, moje nogi i mój słuch, żebym nie obgadywała, żebym nie źle nie myślała, żebym nie źle nie patrzyła na innych. Czyli ten wymiar ludzki, taki ludzki wymiar. Dlatego no, tu jest pole do działania i do wdrażania w życie jest ogromne. Jasne. Ogromne Bożego Miłosierdzia. Skoro jest taki ogrom pracy, to zawsze jest robotników mało, prawda, do ogromu pracy. Ilu jest księży w zgromadzeniu misjonarzy Jezusa Miłosiernego? Niewielu. Panie Chrystianie, ja powiem tak, my zaczynamy wszystko. To my wszystko zaczynamy. To jest historia powstania naszej wspólnoty, to jest bardzo trudna historia. I można powiedzieć, że to wszystko jeszcze się rodzi na naszych oczach, bo to proszę nam opowiedzieć o tej historii. Wspólnota misjonarzy Jezusa Miłosiernego to jest wspólnota, którą sam Pan Jezus chciał, żeby taka wspólnota powstała. Może nie pod tą nazwą, bo Pan Jezus powiedział, jak ona ma się nazywać, ale Pan Jezus do siostry Faustyny w 1936 roku, kiedy ona była w Walendowie na leczeniu, wtedy już była ciężko chora, w Walendowie pod Warszawą, powiedział, że pragnę, żeby powstała nie tylko żeńska wspólnota, ale też męska, żeby powstała. I siostra Faustyna to sobie tak do serca wzięła, że pisze list wtedy do księdza Michała Sopoćki do Wilna, pisze, może się ojcu to wida, pisze tak dosłownie, może się to ojcu to wida, że ja zwariowałam, ale ja wiem, że tak będzie, że powstanie nie tylko żeńska, no wtedy żeńskiej też jeszcze nie było, ona walczyła o to, chciała wystąpić, prawda, no ale wtedy już była ciężko chora, nie mogła wystąpić, a więc pisze do niego, że ja nie zwariowałam, ja wiem, Pan Jezus mi obiecał, że będzie i żeńska, i męska, i no i siostra Faustyna umiera niezadługo, za dwa lata potem umiera w krakowskich Łagiewnikach. I ksiądz Michał Sopoćko tak to sobie do serca wziął, że próbuje rzeczywiście założyć nie tylko żeńską, ale też męską. No żeńską to wiemy, że łatwiej było założyć, bo zakłada w Wilnie, tam żebym nie pomylił, ale to chyba jest 41 rok, chyba pierwsze siostry, to tam potem się rozwijało. Te siostry potem tutaj przyjechały do Polski, do siostry Jezusa Miłosiernego. Ale z męską wspólnotą było wiele gorzej. O wiele gorzej. Ksiądz Michał napisał konstytucję i kiedy wrócił tutaj w 1947 roku na tereny obecnej Polski z Wilna, kiedy przyjechał, kiedy go Sowieci wyrzucili, to podejmował wiele prób, żeby taką wspólnotę założyć. Zgłaszali się do niego kandydaci nawet. Próbował to założyć w oparciu o księży Palotynów w Paryżu. No różne tam myśli mu przychodziły do głowy. No niestety się nie udało. Niestety się nie dało z wielu przyczyn. No główna przyczyna to było to, że nie mógł znaleźć żadnego biskupa, który chciałby pomóc i chciałby to zatwierdzić. Aż ciężko to uwierzyć. Tak. Nam dzisiaj w dobie, kiedy obraz Jezusa Miłosiernego wisi praktycznie w każdym kościele na całym świecie, dzienniczek siostry Faustyny jest najchętniej tłumaczoną polską książką w historii, że przez tak wiele lat no, nie spełniono tego życzenia Chrystusa. No ale Pan powiedział bardzo dobrze, Panie Chrystianie, że dzisiaj, prawda? Tak. Ale w czasach księdza Michała musimy pamiętać, że ksiądz Michał sam bardzo był szkalowany, oskarżany, no przecież o mały włos, że był w karach kościelnych, miał zakazy różnego rodzaju i to no, wiele z tych przykrości miało od ludzi Kościoła, no musimy mówić jasno i prosto, otwarcie. Tak to w historii tak, świętości. Tak, to co ojciec Pio mówił, że słodko się cierpi dla Kościoła, gorzej się przez Kościół cierpi. Często powtarzał ojciec Pio te słowa i ksiądz Michał tego doświadczał. No nie mógł założyć, nie było sprzyjających okoliczności i nie było ludzi, którzy by mu chcieli pomóc. To wiem od człowieka, któremu na łożu śmierci zostawił tę misję,
założenia tej wspólnoty. I tutaj przychodzimy jak gdyby do osoby już, którą znałem osobiście, którą Pan Bóg postawił na mojej drodze. To był duchowy syn księdza Michała Sopoćki, dziś nieżyjący ksiądz prałat Zygmunt Chodosowski. W 2004 roku ja wróciłem po wielu latach pracy i w Rosji, i we Włoszech do Polski. I no miałem takie natchnienia różne, najpierw chciałem wstąpić do takiej wspólnoty, no ale szukałem, no nie ma, nie powstała. Potem sobie myślę, no może by założyć coś takiego, jeżeli nie powstała. Ale to były takie myśli, no, których przed którymi uciekałem, sobie myślę, no zakładać, to jest rzecz bardzo trudna i no nie wiem, czy się uda, nie wiem, czy mam zakładać. I zacząłem szukać potwierdzeń troszkę u sióstr Jezusa Miłosiernego, jakichś pisanych rzeczy, które zostały, czy w ogóle wolą Bożą było, żeby taka wspólnota powstała. I tam poprzez siostry Jezusa Miłosiernego właśnie poznałem tego księdza Zygmunta Chodosowskiego, który wtedy już był ciężko chory, staruszek, któremu na łożu śmierci w 75 roku błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko zostawił misję stworzenia takiej wspólnoty męskiej. Misjonarzy, on to nazywał misjonarze Bożego Miłosierdzia. Potem byśmy zmienili troszkę nazwę na misjonarzy Jezusa Miłosiernego. Siostry mu dały numer telefonu do mnie, ja wtedy byłem proboszczem pod Radomiem i on do mnie zadzwonił, czy ja mogę do księdza przyjechać. Przyjechał, no i tak się nasze drogi splotły. Bardzo ciekawa postać, ksiądz Zygmunt Chodosowski, dzisiaj prawie sługa Boży już. Diecezja Ełcka zbiera materiały do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. Syn duchowy księdza Michała Sopoćki, wieloletni proboszcz w diecezji warmińskiej, potem ełckiej. Potem przez wiele lat misjonarz na Białorusi w Witebsku. Potem, a w międzyczasie cały czas jak gdyby próbował założyć taką wspólnotę. Już grupa księży przy nim się, spora grupa nawet zgromadziła. Między innymi jednym z tych właśnie pierwszych misjonarzy Bożego Miłosierdzia był świętej pamięci ksiądz Aleksander Zawadzki, budowniczy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i najwyższej figury Jezusa Miłosiernego w Świebodzinie. Aha. Tak, tak. Także to też ciekawa postać i jeden z pierwszych misjonarzy Bożego Miłosierdzia właśnie z tej grupy księdza Zygmunta Chodosowskiego. No ale też im się nie udało. Nie udało im się doprowadzić jak gdyby do finału, nie znaleźli biskupa znowu. Nie znaleźli biskupa, no tutaj nie będę w szczegóły wchodzić, chociaż ksiądz Zygmunt mi to w szczegółach opowiadał, te całe poszukiwania. No i w 2004 roku ksiądz Zygmunt już był ciężko chory. Ciężko chory na chorobę nowotworową. I kiedy się dowiedział, że ja z kolei szukam jakichś potwierdzeń dla moich natchnień, no to wprost mnie zapytał, słuchaj, czy ty byś się nie podjął tego i dalej nie pociągnął? No bo nie ma nikogo, jak gdyby, komu mógłbym to przekazać. No i tak to doszło do mnie. Także... No to proszę powiedzieć, co było dalej. W 2004 roku. No a potem już zaczęły się wysokie schody, zaczęły się poszukiwania biskupa. Udało się? To znaczy, no i udało się, nie udało. W Polsce się nie udało. Udało się znaleźć na Ukrainie. Także w 2008 roku to był taki rok przełomowy dla dzieła misjonarzy Jezusa Miłosiernego, beatyfikacja księdza Michała Sopoćki i śmierć księdza Zygmunta Chodosowskiego. W lipcu umiera Zygmunt w domu księży emerytów w Augustowie, a we wrześniu, pod koniec września, beatyfikacja w Białymstoku księdza Michała Sopoćki, a z dwoma kapłanami w miesiącu listopadzie otrzymaliśmy jak gdyby wstępne zatwierdzenie Kościoła, takie ad experimentum na rok czasu. Tak. Wyjechaliśmy do Włoch, pierwszy rok żeśmy spędzili we Włoszech, potem z Włoch żeśmy się przeprowadzili na Ukrainę i rok później żeśmy otrzymali zatwierdzenie, już jak gdyby no, stałe zatwierdzenie jako wspólnota w 2009 roku. Potem było kilka lat takiej, można powiedzieć, spokojnej pracy, rozwoju wspólnoty, jakieś powołania nowe. Potem wielki kryzys, że tak powiem, i z zewnątrz, i od wewnątrz. Diabeł jak się wziął, to chciał zupełnie zniszczyć wspólnotę. Potem z Ukrainy żeśmy się znowu przeprowadzili do Włoch. I z tych Włoch, dzięki biskupowi węgierskiemu, którego żeśmy no, spotkali przez jednego z nuncjuszy apostolskich Polaków, który no, chciał nam pomóc, żeśmy dwa lata temu wylądowali na Węgrzech. I tam teraz. Tak, no i tam na Węgrzech próbujemy tworzyć Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Mamy tam zatwierdzenie, uczymy się w Segedzie, w centrum miasta. To jest trzecie miasto
Węgier w tej chwili, którzy były nawet, że drugie, otrzymali, żeśmy dom od, tam od biskupa, kościół i jak gdyby kościół jeszcze w tej chwili jest jak gdyby zarządzany przez księdza Węgra, a my jak gdyby ciągle się uczymy tego węgierskiego. Bardzo trudny język, bardzo trudny język, ale taka jest, takie jest pragnienie właśnie, żeby tam stworzyć takie ogólnowęgierskie centrum kultu Bożego Miłosierdzia. Bierzemy co roku udział w tych kongresach Bożego Miłosierdzia na Węgrzech. Jest trochę tych czcicieli Bożego Miłosierdzia. Także pierwszy właśnie jak gdyby odbył się w Segedzie. Także tak, tak, także 2 lata temu mieliśmy okazję do tych ludzi też przemówić. Oczywiście na razie nie po węgiersku, ale uczymy się języka i sądzę, że uda się w najbliższym czasie już jak gdyby, prawda, coś tam robić takiego w ramach tego sanktuarium, żeby tworzyć. Biskup jest człowiekiem bardzo, bardzo, bardzo otwartym, wielkim przyjacielem Polaków. Wielkim przyjacielem Polaków i mamy wielką nadzieję, że to dzieło tam się będzie rozwijać i że stamtąd pójdzie gdzieś dalej. Ksiądz Zygmunt Chodosowski przed śmiercią powiedział, że to dzieło, jak gdyby taki proroctwo wygłosił, że to dzieło misjonarza Jezusa Miłosiernego pójdą na cały świat. Także na razie w to ciężko uwierzyć, bo jest nas niewielu, ale powiem tak, żyjemy w czasach ostatecznych. Żyjemy w czasach bardzo trudnych, ale też przecież Pan Jezus do Faustyny powiedział, że zgromadzenia, które powstaną Bożego Miłosierdzia, mają przygotować Kościół i świat na ostateczne przyjście Pana Jezusa. Ale to też ksiądz mówi, że żyjemy w czasach ostatecznych. Przecież zewsząd słyszymy, również z najważniejszych centrów Kościoła, że żyjemy w dobie rozkwitu Kościoła, wiosny Kościoła i że nigdy nawet nie było lepiej, więc gdzie tutaj czasy ostateczne? No, Panie Chrystianie, mamy oczy obydwaj, prawda? I ja sądzę, że tak, diabeł dzisiaj uprawia propagandę sukcesu. Uprawia, żeby ludzi uśpić, zamknąć im oczy, żeby nie myśleli, nie widzieli i żeby takich otumanionych prowadzić, prawda, wiadomo gdzie, na potępienie wieczne. Siostra Faustyna tak w dzienniczku pięknie mówi o tych dwóch drogach, prawda? Jedna droga trudna bardzo, niewiele osób idzie, a druga szeroka, piękna, idą tysiące ludzi. I sądzę, że właśnie dzisiaj to jest ten problem dzisiejszego Kościoła i dzisiejszego świata, że tą szeroką drogą idzie wiele osób nawet dobrych, nawet osób, ja bym powiedział, wierzących. Niestety często na tej drodze przewodzą im też osoby duchowne, które prowadzą ich na zatracenie wieczne, głosząc im fałszywe nauki. To jest, dzisiaj widzimy i słyszymy, ile tych fałszywych nauk jest głoszonych, a najbardziej fałszywa nauka to jest właśnie nauka o fałszywym Bożym Miłosierdziu. Ona usypia ludzkie sumienia, dlatego ja sądzę, że dzisiaj potrzeba jak najwięcej kapłanów, którzy będą głosić prawdziwe miłosierdzie. A tajemnica Bożego Miłosierdzia prawdziwego jest bardzo trudna. Bardzo trudna, bo zakłada nawrócenie człowieka. A my wiemy, prawda, że nawrócić się to nie jest prosta sprawa. No tak, i to nie chodzi tylko o takie nawrócenia spektakularne, to znaczy byłem niewierzący, a nawróciłem się i znalazłem drogę, tylko o takie codzienne nawrócenia. Mówi mi jeden ksiądz, mi mówi, nawet taki troszkę celebryta, bym powiedział, bo tych celebrytów w kapłaństwie mamy wielu teraz. Mówi mi, a po co wy jesteście? Przecież dzisiaj wszyscy kapłani mówią o Bożym Miłosierdziu. Ja też mówię o Bożym Miłosierdziu. Okej, dobrze, ale co ty mówisz o tym Bożym Miłosierdziu? Ja mówię, że Bóg jest dobry, że kocha ludzi, żeby się nie bali, żeby się nie stresowali. Ja mówię, mówisz najgłupsze i najgorsze rzeczy, jakie można mówić. I co on na to? Nie mógł zrozumieć tego. Nie mógł zrozumieć, prawda? W końcu mówi tak, przecież Bóg nie może karać ludzi, jeżeli jest miłością. Ja mówię, Bóg jest miłością, ale Bóg jest też, jedna z prawd wiary mówi, że Bóg jest sprawiedliwy, prawda? Mieszkańcy Sodomy i Gomory oraz pokolenia Żydów przeorane przez 40 lat pustyni, by się zdziwili, jakby usłyszeli, że Bóg nie może karać ludzi. Jak to połączyć, prawda? Jak to połączyć to Boże miłosierdzie z Bożą sprawiedliwością. Siostra Faustyna tak pięknie mówi, zresztą powtarza to, co sam Pan Jezus powiedział, że we mnie sprawiedliwość jest miłosierdziem. Jeżeli karzę, to po to, żeby uratować człowieka, prawda? Wszelkie kary, wszelkie upomnienia, wszelkie ingerencje Pana Boga, które ludzie często odbierają jako rzeczy złe, bolesne, trudne,
czy choroba, czy krzyż, czy cierpienie, czy jakieś inne trudne ingerencje w tajemnicy Bożego Miłosierdzia są miłosierdziem, miłością Pana Boga, ponieważ często one nas ratują od potępienia wiecznego. Czyli miłosierdzie, nie ma prymatu miłosierdzia nad sprawiedliwością, ani sprawiedliwości nad miłosierdziem, tylko one są jednym, jednością w Chrystusie, tak jak właśnie pisałem. Oczywiście, że tak. To jest trochę tak, mam wrażenie, znowu proszę mnie poprawić, bo ja nie mam teologicznych żadnych podstaw, żeby to mówić, ja to tylko ze zmysłu wiary. To jest jak z tajemnicą Trójcy Świętej. Ciężko odgadnąć, jak trzy osoby mogą być w jednej osobie, prawda? Tak jak miłosierdzie i sprawiedliwość mogą się łączyć w sobie, mimo że człowiek czasami chciałby je rozdzielić, rozróżnić. Znaczy, panie Krystianie, ja bym powiedział tak. Łatwiej jest wyjaśnić tajemnicę Bożego Miłosierdzia i Sprawiedliwości, prawda, niż tajemnicę Trójcy Świętej. No tak. Ponieważ tajemnica Trójcy Świętej dotyka trinitarnego, wewnętrznego życia Boga. Natomiast tutaj mamy do czynienia z pewnym sposobem działania Boga na zewnątrz, kiedy dotykamy tajemnicy Bożego Miłosierdzia i Bożej Sprawiedliwości. I ja zawsze mówię tak. Przypominam sobie przed laty, przed wielu laty, byłem młodym księdzem, brałem udział w takich rekolekcjach w Rzymie i mieliśmy spotkanie z Ojcem Świętym, świętym Janem Pawłem II w Castel Gandolfo. I Ojciec Święty wtedy tak przepięknie mówił, że Bóg, który jest Ojcem, On nie może nam dać nic złego, chociażby chciał. A dlaczego nam nie może dać nic złego? Bo gdyby nam dał coś złego, to zanegowałby sam siebie. A więc nawet te trudne rzeczy, najtrudniejsze, które nam daje nam zawsze z miłości. Zawsze z miłości. A więc nawet jeżeli Bóg, załóżmy, kogoś karze, bo są możliwe kary Boże, dzisiaj się o tym nikt nie mówi, prawda? Dzisiaj Bóg nie karze ludzi, tylko głaszcze, nawet za największe grzechy. A to jest nieprawda, Pan Bóg karze. Pan Bóg używa nieraz bardzo trudnych... Również tutaj, w życiu doczesnym. Oczywiście, że tak. I w życiu doczesnym, i już nie mówiąc o życiu, prawda, wiecznym. I często dotykamy różnych trudnych spraw w naszym życiu, które są przejawem troski Pana Boga o nas. Kary są, Boże, tutaj doczesne, są również przejawem troski i miłości, miłosierdzia. Dlaczego Bóg nas karze tu? Żeby nas nie musiał karać po śmierci. Dlaczego nas doświadcza tu, prawda, swoją sprawiedliwością, różnymi trudnymi rzeczami? Żeby nas uratować dla wieczności. No a jak już człowiek nie chce, no to Bóg jest wtedy, oczywiście w cudzysłowie, bezradny, bo musi uszanować naszą wolną wolę i nie może nas zmusić do niczego. Oczywiście. Dlatego sprawiedliwość w Panu Bogu jest również miłosierdziem. Jest również wyrazem troski i miłości Boga do nas. Także nie ma żadnej tutaj, jak gdyby, prawda, dychotomii i nie ma przeciwstawienia miłosierdzia i sprawiedliwości. Ja sądzę, że wielu naszych widzów, którzy nas teraz oglądają i słuchają, jest zafascynowanych tym, co ksiądz mówi, z tego prostego powodu, że rzadko można usłyszeć takie słowa właśnie, mimo że o Bożym Miłosierdziu mówi się sporo. Dlatego proszę nam powiedzieć, w jaki sposób można wspomóc Zgromadzenie Misjonarzy Jezusa Miłosiernego, albo ewentualnie jak się przyłączyć do waszej misji? No właśnie, to jest dobre pytanie, jak się przyłączyć. Nie ukrywam, że potrzebujemy nowych powołań i o to się codziennie modlimy, bardzo się modlimy, ale takich powołań naprawdę szalonych, oddanych, nie takich, które nie za bardzo wiedzą, co ze sobą zrobić, prawda, i błąkają się i tułają, ale takich, no takich szaleńców potrzebujemy na dzisiejsze czasy, którzy na tej szali są w stanie złożyć wszystko i pójść za Panem Bogiem tak do końca. Także to jest pierwsza sprawa. Jeżeli tacy nas będą słuchać, oglądać, to niech pukają. Niech pukają, a na pewno otworzymy. Przez internet można znaleźć oczywiście, adres, że tak. Oczywiście, że tak. Nasza strona internetowa jest na internecie. Jest tam specjalna taka, jak gdyby, no, aplikacja, prawda, dla tych, którzy coś czują, jakieś pukanie w sercu, mogą zapukać przez tą aplikację i na pewno odpowiemy. Rozumiem, że to nie tylko Węgrów, ale... ale oczywiście, że nie, oczywiście, że tak. Ja bym powiedział, że bardziej liczymy na Polaków niż na Węgrów, bo ziemia węgierska to jest ziemia, no... To jest neopogaństwo. No niestety, to jest bardzo trudna ziemia. Bardzo trudna ziemia. Pan Bóg nas tam zaprowadził. Nie wiemy, czy to jest ostatnie słowo Pana Boga. Czy tam będziemy, czy ponieważ Pan Bóg nas takimi różnymi drogami prowadzi. Także mówię, jesteśmy tam, bo na ten moment Bóg nas chce tam. Ale ponieważ no, czasy są takie, jakie są, prawda?
i też Boże miłosierdzie to jest taka rzecz na dzisiejsze czasy, dlatego na wszelkie, że tak powiem, działania Boże jesteśmy otwarci. Mówię, może Chiny, może gdzieś. Ostatnio żeśmy film taki oglądali właśnie o Chinach, o stepach chińskich. Tylko no, język chiński, trochę trudniejszy od węgierskiego. Także już w wieku 50 kilku lat nie prosta sprawa. Także pierwsza rzecz to powołania. Druga sprawa, no na pewno jakieś wsparcie modlitewne. To jest modlitwa. Ja zawsze mówię, że wsparcie modlitewne jest nam bardziej potrzebne nawet niż wsparcie materialne. Bo jeżeli jest Boże błogosławieństwo, Boża opatrzność nad nami czuwa, to Pan Bóg troszczy się o wszystko. Dlatego modlitwa. Bardzo proszę tutaj tych, którzy nas będą słuchać i oglądać, a wiem, że słuchacze PH24 dużo się modlą. Bo jestem też słuchaczem i czytelnikiem PH24, dlatego bardzo proszę o modlitwę. No a gdyby ktoś nas chciał wesprzeć materialnie, no to też jest taka możliwość. Poprzez stronę internetową można, jest tam adres, jest też odpowiednia aplikacja. No, wszelkie rodzaje wsparcia są mile widziane. Oczywiście. Na tej wspomnianej stronie internetowej widziałem wśród takich osób, które świętych, które szczególnie patronują dziełu, jest oprócz, powiedziałbym, w tym temacie oczywistych postaci, czyli Jana Pawła, czyli siostry Faustyny, księdza. No nawet Sopoćko. Się domyślam, czyje nazwisko padnie. Jest ojciec Pio. Tak. Jest ojciec Pio, który niekoniecznie się kojarzy z objawieniami Chrystusa danymi siostrze Faustyny. Dlaczego on również, ta świętobliwa postać, jest tutaj przez was szczególnie czczona? Ja dziękuję za to pytanie. Siostra Faustyna często mówi w dzienniczku, powtarzając słowo Pana Jezusa, że Trybunałem Bożego Miłosierdzia jest konfesjonał. Konfesjonał. A ojciec Pio był męczennikiem konfesjonału. Nasza, jak gdyby, główna misja to jest spowiednictwo. Spowiednictwo, kierownictwo duchowe. Także kiedy ktoś mnie pyta w jednym słowem, co jest waszą misją, ja mówię konfesjonał. Konfesjonał. Żyjemy w dobie, kiedy sakrament pokuty jest deprecjonowany, jest odrzucany, jest negowany. Dlatego ja myślę właśnie, no, że trzeba to przypominać i sam Pan Jezus mówi, że największe cuda dokonują się w Trybunale Bożego Miłosierdzia, kiedy dusza grzeszna przychodzi do spowiedzi, do Trybunału Bożego Miłosierdzia, odchodzi innym człowiekiem, odchodzi oczyszczona. To, co mnie najbardziej uderzyło, co Pan Jezus mówił, że w sakramencie pokuty nasze grzechy się dematerializują. Niewiele osób o tym pamięta, że nieraz ludzie tak mówią, a proszę księdza, no poszedłbym do spowiedzi, prawda, no ale no, co ksiądz sobie o mnie pomyśli, a z drugiej strony no te grzechy, one potem mi się ciągle przypominają. Ja zawsze mówię, twoje grzechy już nie istnieją, prawda, po spowiedzi. Dlatego ojciec Pio tu jest takim wielkim patronem i spowiedników, i sam był miłosierny bardzo. Był wymagający, ale dla grzeszników, dla wielkich grzeszników był miłosierny. Dlatego jest naszym patronem. Ale mamy też innego patrona, o którym Pan nie wspomniał, takiego przewodnika duchowego Don Dolindo. Tak jest. Don Dolindo. To jest no, niezwykła postać odkrywana teraz tak w Kościele. Jesteśmy zafascynowani tą postacią i też dlaczego, prawda? No też z tej przyczyny, że z jednej strony był to kapłan, który strasznie pokutował, modlił się, umartwiał się, te jego słynne kamienie w tych workach, które dźwigał, był szalenie wymagający sam od siebie, prawda? I od innych też stawiał no poprzeczki bardzo wysokie. Ale z drugiej strony był chodzącą łagodnością, miłością, miłosierdziem. Dlatego to też pokazuje, prawda, jak można te dwie rzeczy łączyć. Z jednej strony wymagać, a więc nie proponować ludziom jakiegoś nihilizmu, prawda, i drogi na skróty i ja bym powiedział wprost, dziadostwa duchowego. Wymagać od ludzi, bardzo wymagać, ale z drugiej strony też proponować ludziom miłość, miłosierdzie i wyrozumiałość. Także te dwie rzeczy niekoniecznie się wykluczają. Jasne. Chciałbym zapytać jeszcze o jedną sprawę. My rozmawiamy tutaj w Krakowie, niedaleko jest Bazylika Miłosierdzia Bożego. Dla Polaków słowa dzienniczka siostry Faustyny są w pewnych fragmentach szczególnie istotne. Tam są istotne, gdzie oczywiście pada nazwa naszego kraju. To są słynne słowa o tym, że Chrystus Polskę szczególnie umiłował i jeżeli pozostanie wierna Jego woli, to wywyższy ją w potędze i świętości.
To są słowa, które, w których warte podkreślenia jest oczywiście ten warunek, który Chrystus nam daje, ale tutaj ksiądz mówił o tym, że zgromadzenie jest a to na Ukrainie, a to na Węgrzech. To znaczy było prawda? Tak, właśnie, że jest tak prowadzone. Takie tułacze trochę. Tak jest, że Węgry to jest dzisiaj ziemia no, pod względem duchowym trudna bardzo. Czy Polska po tych objawieniach już tak wiele lat, czy po tych przypomnieniach Chrystusa, jak ksiądz to bardzo trafnie określił, to jest nadal szczególne miejsce na mapie duchowej Europy, czy już przestaje takim miejscem być? Panie Krystianie, ja myślę i sądzę, że nie tylko ja tak myślę, ale ci, którzy w jakiś sposób głębszy badali orędzie Bożego Miłosierdzia i różne rzeczy z tym orędziem związane, bo z orędziem Bożego Miłosierdzia, no też na przykład bardzo, to już jest osobny temat i gdybyśmy go zaczęli, pewnie byśmy jutro nie skończyli, ale z orędziem Bożego Miłosierdzia jest mocno związane też orędzie fatimskie. Ja tutaj dużo czasu poświęciłem właśnie na szukanie tych różnych wspólnych wątków, tych dwóch orędzi. I tych wątków jest bardzo, bardzo wiele. Orędzia fatimskiego, orędzia Bożego Miłosierdzia. Czy Polska jest szczególnie umiłowana przez Pana Jezusa? Myślę, że jest. Myślę, że jest wybrana. Do czego jest wybrana? Bo nieraz wiele osób się śmieje, nawet kapłanów spotykam się, a Polska to tani mesjanizm, prawda, że Pan Jezus Polskę wybrał. Popatrzcie na Polskę, jak Polacy grzeszą, co się dzieje, jakich wyborów dokonują i tak dalej, i tak dalej. No, to jest prawda, ale musimy wiedzieć, że wybór Boży nie zależy od... To, że Bóg wybrał Polskę, to nie dlatego wybrał Polskę, że Polska jest święta, wspaniała, tylko to, że Bóg wybrał Polskę, to Polska powinna się starać być święta i wspaniała i dorastać, prawda, do tych oczekiwań, które Bóg ma. W tym passusie z dzienniczka, gdzie Pan Jezus mówi do Faustyny, Polskę szczególnie umiłowałem. Umiłowałem, a więc umiłowałem gratis. Umiłowałem bez przyczyny, dlatego, że miałem taką wolę, umiłowałem. Chociaż tam Pan Jezus tłumaczy poprzez innych mistyków, no chociażby poprzez na przykład Annę, nie wiem, czy znana wielka mistyczka polska Anna Dąbska w Warszawie mieszkała i innych mistyków, dlaczego tę Polskę umiłował? Bo nigdy nie prowadziła wojen zaborczych, bo nigdy nie napadała na sąsiadów, bo podaje tam różne racje. Ale nawet gdyby tych racji nie było, Pan Jezus stawia warunek. Jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świetności. Dzisiejszy świat, to co jest największą chorobą dzisiejszego świata, to szuka siebie. Odrzuca Pana Boga i nie szuka Bożej woli. Także tutaj Pan Bóg nam pokazuje, że Polska ma pewną misję do spełnienia. Misję, ja myślę, że nie tylko wobec Europy, ale wobec świata całego. Jaka to jest misja? Ja sądzę, że to jest misja na pewno duchowa, nie polityczna, ale misja duchowa. I z tej duchowości, którą Polska będzie miała, będą mogli czerpać inni. Polska ma do spełnienia na pewną misję na polu wiary, wielką. My teraz mieszkając na Węgrzech widzimy, jaki jest stosunek do Polaków. Ile jest szacunku ze strony Węgrów do Polaków. Dlaczego? No bo oni cały czas podkreślają, prawda, że wy żeście przechowali coś, czego my już nie mamy. Wy żeście przechowali wiarę, wy żeście przechowali... Dobrze, że tak myślą, prawda? Dobrze, że tak myślą. Ja ich nie wyprowadzam z tego myślenia, ale oni mają takie myślenie, prawda, że Polska to wszystko przechowała. Na pewno z krajów europejskich Polska w tej chwili wydaje się, że jest tą ostatnią oazą, prawda? Gdzie jeszcze no, pewne rzeczy są, nie upadły, nie umarły i że jest do czego wracać, od czego zaczynać. No, tu jest wielka misja dla nas Polaków, wielka misja. Przede wszystkim musimy o tym mówić. Ja często mówię właśnie w rekolekcjach, w misjach, w konferencjach, że musimy się obudzić i tę misję Pana Jezusa musimy wypełnić. Pan tutaj zacytował, ale jak gdyby tego cytatu nie dokończył, prawda? Jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości, z niej wyjdzie
wyjdzie iskra. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na moje ostateczne przyjście. No właśnie, te ostateczne przyjście to są te czasy ostateczne, o których, jeżeli dobrze rozumiem, o których ksiądz mówił, to mi co, parę minut temu wciąż mi to kołacze w głowie, te czasy ostateczne. Więc może podsumowując, gdyby ksiądz był łaskaw naszym widzom i mi powiedzieć, co w wymiarze indywidualnym, ale i wspólnotowym Polacy powinni zrobić, żeby starać się, skoro żyjemy już w czasach ostatecznych, stać się tą iskrą, czy też dać światu tę iskrę, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Chrystusa. W wymiarze indywidualnym ja myślę, że trwać przy wierze, przy prawdziwej wierze. Przy prawdziwej, tutaj powtarzam, bo dzisiaj mamy różne alternatywne, prawda, rzeczy, które nam są proponowane nawet przez różnych ludzi Kościoła. A więc trwać absolutnie przy prawdziwej wierze. Tę wiarę pogłębiać. Rodzina tutaj. Rodzina, a więc zwrócić uwagę na umacnianie rodziny, na przekazywanie wartości w rodzinach. To, co już umarło na przykład w Europie Zachodniej zupełnie, rodzina już leży na łopatki. W Polsce jeszcze mamy zdrowe rodziny, a więc odbudowywanie rodzin, trwanie przy nauce Pana Jezusa, sakramenty święte, to co korzystanie częste z sakramentów świętych. No i powiem tak, to zabrzmi trochę jak pewnego rodzaju truizm, ale no nieustanne nawracanie się, prawda? Nieustanne nawracanie, między innymi to, co robi PH24, prawda? Pokazuje nam drogę ciągle i przypomina, że się musimy nawracać, A w wymiarze tym społecznym, ja myślę, że czymś bardzo ważnym jest dla nas Polaków prawdziwa intronizacja Jezusa Chrystusa. Prawdziwa intronizacja, bo to, co w tej chwili mamy, to nie jest żadna intronizacja, tylko to jest jakieś, prawda, no, coś zbliżonego, ale nie intronizacja. Tutaj te dwa orędzia też, powiedzmy, Rozalicę na Kufny i Jezusa Miesiącego, one w jakiś sposób się nakładają. Pewne rzeczy powielają, dopełniają, kiedy tak się dokładnie to przeanalizuje. I Pan Jezus mówi, że wyraźnie mówi, obiecuje, że jeżeli Polska intronizuje mnie na swojego króla, to będzie przykładem, będzie takim źródłem, z którego będą czerpać inne narody. Także ja myślę, że Pan Jezus wyraźnie pokazuje, co my mamy zrobić, żeby być tą iskrą dla dzisiejszego świata. No właśnie też, jak rozumieć to słowo iskra? Mhm. Tak w tej chwili mi się to nasunęło. Ojciec Święty, kiedy był w Agiewnikach w 2002 roku, to wyraźnie powiedział, że tą iskrą nie jest żaden człowiek. Bo przez wiele lat to jak gdyby Jana Pawła II utożsamiano, że on jest tą iskrą, jeździ po świecie. Ale dzisiaj to już możemy powiedzieć z całą stanowczością, że tą iskrą nie jest żaden człowiek. Iskrą, która wyszła z Polski, ma przygotować świat na ostateczne przyjście Pana Jezusa. W moim mniemaniu jest orędzie Bożego Miłosierdzia. Jest orędzie Bożego Miłosierdzia, ale nie tylko w tym znaczeniu takim zawężonym, a więc bym powiedział nabożeństwa, w tym orędziu dewocyjnym, modlitewnym, ale w tym szerokim znaczeniu orędzia Bożego Miłosierdzia. Bo orędzie też możemy bardzo tak, prawda, zawęzić, albo spojrzeć szerzej na to orędzie. A więc orędzie jako też relacja między ludźmi, jako czynienie miłosierdzia jeden drugiemu, jak mówił święty Jan Paweł II. I to nie tylko uczynki miłosierdzia względem ciała, ale i duszy. A oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. A więc to orędzie Bożego Miłosierdzia, po prostu musimy nim żyć. No, ludzie znają koronkę, wielu ludzi zna koronkę, ale tak naprawdę nie znają orędzia. Zawężają to orędzie tylko, odmówię koroneczkę o 15 jeszcze, prawda, i już całe orędzie. A orędzie jest bardzo, bardzo, bardzo szerokie. No więc wszystkich naszych słuchaczy, którzy nas będą oglądać i słuchać, zachęcam do tego, pierwsza rzecz, żeby przeczytać tak naprawdę dzienniczek świętej siostry Faustyny. Przeczytać ze zrozumieniem, żeby przeczytać. A ci, którzy mają więcej czasu, żeby medytować nad dzienniczkiem siostry Faustyny, zastanawiać się, co Pan Jezus nam, współczesnym Polakom, chce powiedzieć. Bo to jest, dzienniczek był skierowany do siostry Faustyny i ona to zapisywała. Potem jest skierowany do nas Polaków, a potem do całego świata. Także ja myślę, że naród polski, my jako Polacy, mamy szczególną misję do spełnienia i w dzisiejszym Kościele, i w dzisiejszym świecie. Szczególną. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Pewni możemy być jednego, że Bóg nas w tych staraniach nie opuści. Jest z nami i będzie z nami. Głęboko w to musimy wierzyć. Serdecznie księdzu dziękuję za uwagę. Ja również. Państwu dziękuję za uwagę. Naszym gościem był ksiądz Grzegorz Bliźniak, Misericordianin.